przez ostatnie dwa tygodnie lodowisko w Ozimku obsłużyło ponad 2,5 tysiąca osób. Po kilkuletniej przerwie znów możemy korzystać z zabawy na lodzie. Gmina Ozimek skorzystała z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad 1 000 000 zł na zrewitalizowanie 3 obiektów sportowych. Jednym z nich było powstanie rolkowiska oraz zimowego lodowiska w Ozimku. I myślę, że dzisiaj to już najwyższy czas, kiedy taką przyjemność możemy sprawić naszym najmłodszym, młodzieży i dzieci oraz starszym na spędzenie wolnego czasu aktywnie w centrum Ozimka. Tak naprawdę technologia, którą zastosowaliśmy przy budowie, nie zależy w żaden sposób od warunków. Mamy rolbę do dyspozycji, więc kwestią tak naprawdę tylko pogodową jest to, ile razy rolba musi w ciągu dnia wyjechać. Ale od minus 30 do plus 10 spokojnie powinniśmy lodowisko utrzymać. W poprzednich latach lodowisko było tworzone na boisku wielofunkcyjnym. Spowodowało to zniszczenie nawierzchni. Podjęto więc decyzję o jego przeniesieniu i umiejscowieniu przy kompleksie boisk. Jest to super zabawa dla dzieciaków, dla młodzieży. Lepiej, jeżeli są na takim bezpiecznym boisku, niż sami sobie w momencie, kiedy mamy różne lodowiska, że tak powiem, które są traktowane przez młodzież jako lodowiska niebezpieczne, to dobrze, że przyjdą tutaj się pobawić i spędzić wolny czas. Karnawałowe ślizganie było okazją do wspólnej zabawy z nagrodami. Najlepsze przebrania otrzymały nagrodę. Trochę ruchu dla dzieci, tak? Taka nowa atrakcja też. Można się pobawić, tak trochę ruchu też zażyć. Zbliża do siebie ludzi na przykład. Wiele osób próbuje nowych sportów, dlatego może wypróbować, jak to jest. Bardzo fajnie. Też niektóre osoby, które tak codziennie jeżdżą, też nie muszą do Opola dojeżdżać. Więc też to jest taka... Dobra inicjatywa dla osób, które już też dłużej jeżdżą. Lodowisko jest całkowicie bezpłatne. Obojętnie, czy jest to mieszkaniec gminy Ozimek, czy spoza gminy Ozimek osoba, też mamy nieodpłatną wypożyczalnię łyżew. Tutaj jedynym takim wadium jest kaucja zwrotna w wysokości 50 zł od pary łyżew, którą musimy zostawić przy pobraniu pary łyżew. Wiosną obiekt zmieni swoje przeznaczenie. Do jesieni będzie służył jako rolkowisko i wrotkowisko. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20, a w weekendy od 11 do 19. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, będzie można z niego korzystać do końca lutego.